W sobotę inauguracja rundy wiosennej MKS Kluczbork, Stal Mielec. Bardzo ważny mecz do układu dolnej części tabeli. Trener Stali Mielec, Zbigniew Smułka. Trenerze, ostatnia prosta w przygotowaniach do ligi. Czy udało się wszystko, co zaplanowaliście w grudniu, w styczniu i w lutym przeprowadzić? Musi się wszystko udać, po prostu nie ma, jestem trenerem i człowiekiem takim, że nie ma możliwości, żeby czegoś się nie udało. Cały czas ciężko pracujemy, wychodzimy o 20-22 z klubu, bo naprawdę byłem na spotkaniu Miedź Legnica z Kluczborkiem, analizuję grę pierwszej ligi bardzo dobrze. Jeżeli ktoś uważa, że do Kluczborka się jedzie i zabiera punkty, to się grubo myli. W tym sezonie dopiero dwie drużyny dokonały tego, że zwyciężyły tam spotkania, także niewiele. Nie sugerujmy się punktami, miejscem w tabeli, musimy mieć szacunek dla rywala, bo to naprawdę bardzo dobry zespół, grający w piłkę i jedziemy tam na wojnę i o ciężkie punkty walczyć, ale dla nich jest to mecz o życie i musimy mieć tą świadomość, że to jest dla Kluczborka mecz być albo nie być. To ostatnie dni to już przygotowania bezpośrednio do spotkania, sytuacja kadrowa powinna być dobra. Sytuacja kadrowa powinna być dobra, ale mogłaby być jeszcze lepsza. Jak wiemy, dwóch podstawowych obrońców leczy ciężkie kontuzje jeszcze z poprzednich ich występów z rundy jesiennej. Nie będziemy ich mieli, my nie będziemy mieli Liberackiego i nie będziemy mieli Bierzały. Ale kadrę mamy na tyle szeroką, że musimy sobie poradzić. Jedziemy tam w składzie optymalnym. Mam nadzieję, że nic się jutro i pojutrze nie wydarzy. To już będą takie treningi stricte pod przeciwnika i utrwalenie naszej powtarzalności, naszych schematów gry. Robimy wszystko, żeby było w Kluczborku dobrze. Sobota to też chwila prawdy dla zawodników, którzy pojawili się w Stali zimą. Czy gdzieś ta pierwsza jedenastka już w głowie się kreuje, czy to jeszcze są duże znaki zapytania? Podejmiemy decyzję z całym sztabem w czwartek po treningu czwartkowym, ale ja już w głowie 10 zawodników mam, waham się nad jedną jeszcze pozycją. Wielu zawodników z tej drużyny dostało ode mnie już w grach kontrolnych zaufanie. Myślę, że drużyna wie, co chcemy grać, jak chcemy grać i mam nadzieję, że ci, którzy nie będą grali, a na nich bardzo też liczymy, będą naciskać, bo rywalizacja rozwija. W sobotę MKS Kluczbork, Stal Mielec, z nami stoper Stali Mielec, Sebastian Zajepa. Sebastian, jak podsumujesz te przygotowania, które za wami, długie przygotowania do rundy wiosennej? No i kilka słów o przygotowaniach już bezpośrednio do meczu z Kluczborkiem. No faktycznie, tak naprawdę 3 miesiące spędziliśmy na przygotowaniach, bo w tym grudniu też ten okres był dosyć skrócony. Tam mieliśmy swoje zadania do wykonania. Później styczeń, luty i w Polsce, i w Turcji. Mieliśmy swoje plany co do tych przygotowań. Jakieś tam urazy, kontuzje nas gdzieś tam może dotykały, ale na szczęście no tutaj już początek tej rundy wszyscy w miarę jesteśmy zdrowi. Także wierzymy, że to pierwsze spotkanie na pewno no, wyznaczy nam ten cel, jaki sobie tutaj założyliśmy i na pewno będziemy chcieli go realizować. Wierzę, że z Kluczborka wrócimy z 3 punktami, aczkolwiek mówię, no to jest piłka nożna i wszystkiego trzeba się spodziewać, ale na pewno nastawienie jest bardzo dobre. W tym tygodniu sporo analizujemy przeciwnika, treningi też mamy podporządkowane pod ten pierwsze spotkanie. I Mateusz Cholewiak i ja już wróciliśmy do treningów, także no nie ma jakichś tam większych problemów zdrowotnych. No wiadomo, czekamy na Michała Bierzało i na Adriana Liberackiego, no wiadomo, oni troszeczkę więcej tego czasu potrzebują. No ale wierzę, że wszyscy w zdrowiu i szczęściu na następnych spotkaniach już będziemy gotowi. Te pierwsze mecze, wyjazd do Kluczborka, później podejmiemy w Mielcu Grudziądz. Bardzo ważne dla wszystkich w Mielcu spotkania, bo z tymi rywalami z okolic tabeli w kontekście utrzymania widzę, no trudne mecze. Tak, na pewno. Przede wszystkim z Kluczborkiem mamy u siebie szczęśliwy remis. Tam szczęście nam troszeczkę pod koniec spotkania dopisało. Wierzę, że teraz to szczęście również będzie przy nas i uda się wywieźć 3 punkty. Natomiast co do inauguracji w Mielcu rundy wiosennej, no to na pewno ciężki rywal. No, Olimpia Grudziądz na pewno jest zespołem bardzo dobrze poukładanym. Ma kilku doświadczonych zawodników, m.in. Marcina Kaszmatka czy Darka Kusa, którzy na pewno są wiodącymi postaciami tego zespołu i na pewno trzeba będzie przygotować się do tego spotkania podwójnie. Tym bardziej, że gramy u siebie, mamy negatywny wynik z pierwszej rundy i musimy tutaj szukać zwycięstwa, żeby te straty w małej tabeli na pewno niwelować, bo na koniec czerwca no to może mieć największy wpływ na układ tabeli.